witajcie z tej strony, Laska Gaming! Oto kolejny epizod Głupków z Kosmosu. Zapraszam. O, dobra, już się wczytało. O, telefon. Halo? What the... Co masz teraz? Ja nie... O, chyba dzwonisz do Candy. Albo włączymy sobie te napisy, albo... Dobra, kichać to. Tak pamiętam, że zawsze z tymi napisami grałem, bo chyba nie wiedziałem, jak je wyłączyć, jak byłem mały. Ale dobra. Nie wiem, co teraz mam zrobić. Te dogrywanie się etapów z płyty. O nie! Dobra, lodówka. Zobaczymy, co tu mamy. Żarełko. I tyle? Wow. Chyba można tam było zrobić pełną instalację, z tego co pamiętam. Może następny raz to zrobię. Nie mam, żeby nie było tego dogrywania, ale chciałem wam też pokazać te... No, może nie wiem. Nie wiem, w jakim wieku są widzowie moi. Ale chciałem tym, co... których ominęło, a ta... powiedzmy, przyjemność... zmienienia płyt i tego wszystkiego. Tak. Króliczek, który rucha wszystko. Safe. To coś może mi zabić. O, co tu mamy? Dobra. Super. Gdzieś tu mogę iść? Nie, tutaj nic. Dobra, to trzeba iść z powrotem. Dobra. Nie no, zrobię tą pełną instalację, bo widzę, że tutaj gra się przycina. Chociaż możemy jej to wybaczyć, to jest już naprawdę, naprawdę 2000 rok jest wydania polskiego. Więc przypuśćmy, że ta gra ma 13 lat już, prawie 14. Skrzynkę można posunąć, nie wiem dlaczego. Wow. I to nam dało całe... A nie, można... Balon? Nie pamiętam tego w ogóle. Aha! Ach, mój nadmuchiwany kruczoł mleczny! Po to tylko, żeby nadmuchać cycki. Cycka. Tak definitywnie nie wiedziałem, w co grałem, jak byłem mały. A, sztuczne ognie! Przydadzą się na grilla! Można je zabrać? Można. Co? Świerszczyk. To moja kolekcja świerszczyków! To moja kolekcja świerszczyków! Dlatego jestem taki chory psychicznie teraz. Bo grałem w tą grę. O, tu jest... Wiedziałem, no, tu jest ten... Ogi Karaluchy. Orgy and the Cockroaches. Wiedziałem, że to no, jakiś związek twórcy tej animacji. Tego serialu właśnie ze Stupid Invaders. Bo to jest ta sama kreska. Mnie zawsze przerażał ten pokój. Dobra, sprawdźmy. Misiek? Świetnie. Tego potrzebowaliśmy. Tędy. Dogrywa się z płyty i muzyka się nawet zacina. Kominek. Kominek.
What the f... I co? No, i co? Game over? Nie. Myślałem. Mamy coś do żarcia dla niej? Nie. Dobra. Tutaj chyba już nic nie zrobimy. Sprawdzimy następne pomieszczenie. Okej. Okay. Telewizor? Tu, tędy. Tu. Coś dziwnie, bo nie ma muzyki. Wow. Dobra. Jakieś radyjko tu jest. Tyle zrobić w tym pokoju. Można puścić sobie muzyczkę. No i tyle. Książki. Dobra. Tutaj chyba nic się nie da zrobić, więc wyłazimy stąd. Naprawdę staroszkolna przygodówka. Możesz błądzić po jednej lokacji miliard lat. O, kolejny telefon znowu od tego zboczeńca. Halo? Czy to Bigendy? Czy masz na sobie te majteczki z małpiej skórki? O, słodziutki. Bigendy nie może teraz podejść. Jest w środku wielkiej kostki lodu. A w środku wielką kostkę lodu? Jakże ekscytujące. Podoba mi się. Aha. Dobra, to jest niepokojące, bo Candy jest facetem. Czy chce się zmienić na kobietę, ale... Dobra, przejdźmy się. Można iść tutaj. Duża ta lokacja. Już mnie to przeraża. Widzę, że jedynym interaktywnym przedmiotem to jest pralka. Jakiś kluczyk. Właśnie też ta gra, te wszystkie animacje zebrania nie były robione na silniku, w silniku gry podczas grania, tylko renderowane wcześniej. To tak trochę kijowo to chodzi, no ale wybaczamy wszystko. Stupid Invaders, głupką z kosmosem się... Co to jest? Wow! Przydatne. Czy też możemy puścić radyjko? Wieża Candy. Nie, nie możemy. Nie. O, jest płyta kompaktowa. Teraz. Na pewno nam pomoże. Safe, bo to mimo, że coś... Będę zapisywał bardzo często, bo... To głam! Na pewno chowa coś dobrego w swoim pamiętniczku. Dobra, na pewno to nie jest różowy kluczyk do tego, na pewno tu nie pasuje. Na pewno nam nie podpowiada tutaj wystrój pokoju. Tego mi właśnie trzeba! Suszarki! Serio, suszarki? Po co ci suszarkę? Fuck. Chcę wyjść z tego pokoju, jest niepokojący. Co to jest? Tak Candy chce wyglądać? Wychodzę stąd, tu jest zbyt różowo, petarsko, że tak powiem. Dobra, i schodami na górę. Dobra, zwiedźmy całą lokację.
Zbyt złowieszczo. Miecznik. Ryba opiekana. To trofeum. Dobra. Na poddasze. Prysznic. Nie. Tutaj. Aha. Tu skończyliśmy jakiś etap. Nie, Bolok się uwolnił. Nie. Ja się go boję, to jest koszmar z dzieciństwa, Bolok. Dobra. Inni mają bukę. Jeszcze inni... Coś tam innego, nie wiem czego się baliście. A ja mam Boloka. Dziura. Trzeba coś tu... Jest! W końcu coś! Jakiś cel! Musimy otworzyć to. Co tutaj? Chyba... Pamiętam, że tu było coś strasznie głupiego. O, jest! To! Dobrze, że to pamiętam, bo pamiętam, że to było tak cholernie ciężko znaleźć. To jednak ten old school, tutaj się z tobą nie pierdzielą. Tutaj po prostu... Coś jest nielogiczne. Pff, jebie nas to. Nie przejdziesz gry. Co mamy się przejmować? Wysil się bardziej. Dobra. Korba. Szkwig. Nie wiem po co nam to, ale wyjdźmy. Jesteśmy na zewnątrz. Chyba tam deska. O. Może ta muzyka tu nie jest jakaś genialna, ale lubię ją. Wspomnienia. What the fuck? Kim ty jesteś? Witam, panie Bocik. Nasz dach to świetne miejsce do przesiadywania, co? Witam, panie Bocik! Nasz dach to świetne miejsce do przesiadywania, co? Ej, twój dach? Ej, koleś, chyba ci palma odbiła! My, bociany, przesiadujemy na tym dachu już od 8 pokoleń, więc wsadź swój pomarańczowy tyłek do swej latającej chochli i wynoka! Ej, chciałbym wleć w ten komin, jeśli ci to nie przeszkadza. Spadaj, szczerbaku! Za kogo ty się w ogóle uważasz? Idź, rozbij se jaja i usmaż omlet! Jakie... bugi. Róż dupę. Róż dupę, ptasie muszczku! Ostatni gostek, który nazwał mnie ptasim muszczkiem, skończył na dnie rzeki z kowadłem na głowie zamiast kapelusza! Dobra, idę sobie. No dobra. Pójdę sobie. Bo nawet mam plan, jak go... Wracaj do mamuśki, żeby ci pieluchę wymieniła! Chyba nawet mam plan, jak go wykurzyć. Tam był kominek w tej jednej sali i mamy rakietę tam, z fajerwerków, więc może... Może to? Więc chyba tak go wykurzymy. No, mam te przebłyski, flashbacki. Z lat młodości. Ten Bolok cały czas jest w środku. Dobra. Sprawdźmy jeszcze to pomieszczenie i... nasz genialny plan musimy wprowadzić w życie. Lwia skóra. Nigdy nie wiadomo, kiedy to się może przydać. Myślałem, że to weźmie. Oh,
Też się uśmiałem. Kurwa, subskrybujcie, lajkujcie i polecajcie znajomym, jeżeli podobał ci się ten film z serii Głupki z Kosmosu. Zobacz poprzedni odcinek albo inne moje produkcje. A ja się z wami żegnam. Na razie.